10 km 68 minut. No i co, to dobry czas? Jesteś zadowolona? Jak na osobę, która chce spadać tuż, to jak najbardziej myślę, że to jest dobry czas, ponieważ przy treningach cardio nie liczy się to, jak szybki jesteś, tylko jak długo to robisz. To znaczy, biegasz wolno, a długo i wtedy masz jak najlepsze efekty. Patrzę teraz na twoje buty i wyglądają na idealne do biegania. Jaki to model? To są Nike Freerun. Obecnie na sobie mam dwójki, takie szafirowo różowe, bardzo mi się podobają, są bardzo charakterystyczne i wydaje mi się, że odbijają w jakiś tam sposób moją duszę. Myślę, że podstawową rzeczą jest zaopatrzenie się w bardzo dobre buty, w zależności od tego, gdzie chcesz biegać, na jakiej powierzchni chcesz biegać oraz jak długo. Tak jak ja już wspomniałam, biegam długo, a powoli i daje mi to bardzo duży efekt, a moim celem jest właśnie spalenie tkanki tłuszczowej. Przede wszystkim skupiam się na stopach, ponieważ kiedyś miałam dość przykry wypadek. Przy najzwyklejszym schodzeniu ze schodów złamałam, w sumie to było pęknięcie, czyli inaczej również złamanie niekompletne stopy, śródstopia, piątej kości śródstopia. I byłam na 2,5 miesiąca, że tak powiem, uziemiona w domu przez zwykłe schodzenie ze schodów, jak już wspomniałam. Także ja bardziej kieruję się tym, aby wzmacniać stopy. Oprócz butów potrzebna jest biegaczowi na pewno dobra odzież, taka, która najlepiej wchłania wilgoć. Ja również zaopatrzyłam się w pulsometr, który mierzy mi moje tętno w danej chwili. Właśnie mówisz o tym, że zdecydowałaś się na bieganie, bo chciałaś schudnąć. A jak dużo schudłaś? Na chwilę obecną nie patrzyłam od dawna już na wagę, ponieważ uważam, że od liczb można zwariować. Sugeruję się tym, co widzę w lustrze i staram się oczywiście nie przesadzić. Jeżeli jest się na diecie na długą metę, można rzeczywiście zwariować. Dlatego, jeśli pytasz, ile schudłam, ja ci odpowiem tak. Myślę, że około 30 kg. Jak zmienił się odbiór ludzi, ciebie? Widzę większe zainteresowanie moją osobą. Widzę, jak się na mnie patrzą i nie da się tego nie zauważyć, ponieważ wcześniej byłam przystosowana do spojrzeń, no nie powiem, czasem już takich nawet nieprzyjemnych bardzo często, a od niektórych osób również pogardliwych i tylko ze względu na to, że byłam troszkę większa niż oni. A co ty sama czujesz, jak widzisz swoje stare zdjęcia? Powiem tak, nie wstydzę się ich, absolutnie nie wolno się wstydzić tego, co było. Myślę, że to jest, bo to dalej trwa, to jest przygoda, którą zapamiętam na długo, w sumie na całe życie. Kiedy postanowiłam się odchudzać, myślę, że zmieniło się wszystko dosłownie. Mogłabyś mi powiedzieć, co było takim punktem, tym momentem, kiedy zdecydowałaś się na zmiany? Nie zastanawiałam się nad tym do czasu, aż pewnego razu kolega mi powiedział tak. To, czego dokonałaś, jest niesamowite. To wszystko ta motywacja. Ten jeden punkt, nie wiem, czy to było na jedno zdarzenie, czy było ich kilka. Tak czy siak wiem, że to przemówiło do ciebie tak mocno, że ja, kiedy jestem w trudnych chwilach, pominam sobie ciebie i od razu stajesz się moją motywacją. Wspomniałaś, że to jeszcze nie jest koniec, więc co masz dalej w planach? Jaki jest, masz jakiś określony cel? Wspomniałam, że to nie jest koniec, ponieważ uważam, że zawsze trzeba pracować nad sobą. Nie tylko fizycznie rzecz jasna, ale również duchowo. Nasze zachowania różne, nasze nawyki, to wszystko jednak trzeba zmieniać. Nigdy nie dojdziemy do takiej doskonałości. Także ja cały czas pracuję nad sobą. I tutaj miałam na myśli raczej głównie o dalszy spadek tkanki tłuszczowej. Mam zamiar jeszcze schudnąć, nie wiem ile, jak już wcześniej wspomniałam, nie patrzę na liczby. Aczkolwiek myślę, że w zdrowym rozsądku to będzie tak około 6-7 kg. Wspomniałaś o nawykach. Teraz coś miksujesz. Powiedz mi, jak zmieniły się twoje nawyki żywieniowe? Co teraz jadasz? Moje nawyki zmieniły się. Tak, rzeczywiście zmieniły się diametralnie. Dosłownie wszystko się zmieniło. Wcześniej nie jadałam śniadań. Dzisiaj nie jestem w stanie wyjść z domu bez śniadania. Wcześniej potrafiłam budzić się o 4 w nocy, wstać i pewnie nie będziesz w stanie, Klaudia, mi uwierzyć, aczkolwiek potrafiłam iść do lodówki i jeść tylko, co znajdę pod ręką.
To jest dla mnie w tym momencie w ogóle nie do pomyślenia, żeby jeść w nocy. Chyba, że oczywiście jestem na jakiejś imprezie czy coś takiego, to oczywiście zjem, bo nie będę miała siły, żeby się bawić i rozmawiać, tak? Więc ogólnie nie jem po godzinie 19, jeżeli nie wychodzę gdzieś późno. Kładę się około godziny 22, jeśli chodzi o nawyki. Kolację staram się jeść lekkostrawną. Ja nie mam czasu gotować, ze względu na to, że siedzę do godziny 4 bardzo często na zajęciach, a później się uczę albo idę na siłownię, w zależności od tego, co mam na zajutrz do zrobienia. No ale jesteś kobietą, myślę, że kobiety mają różne takie zachcianki. Nie masz ochoty na słodycze? Oczywiście mam ochotę na słodycze i oczywiście pozwalam sobie. To nie jest tak, że ja zupełnie zlikwidowałam słodycze ze swojego jadłospisu. Nie, to absolutnie tak nie jest. W zdrowym rozsądku czasem zjem sobie czekoladę, czasem jakieś ciasteczko albo coś takiego. Ja jestem osobą aktywną, także staram się tym nie przejmować za bardzo. Ale oczywiście w granicach rozsądku jem sobie w umiarkowanych ilościach te słodycze. To znaczy, jeśli chodzi o czekoladę, to staram się powyżej 75% kakao. Tak jak ostatnio lekarze udowodnili, że taka czekolada powyżej 70% do 90% wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej i nasze dobre samopoczucie. Ale tak jak już wspomniałam, w umiarkowanych ilościach, podkreślam, w umiarkowanych ilościach. Osobom, które zaczęły przygodę z odchudzania albo chcą zacząć, powiem tak, nie przejmujcie się porażkami, bo to one budują nasz sukces. A teraz muszę się przeprosić, bo muszę iść pod prysznic, bo za niedługo wychodzę.